Nie wiadomo skąd w bankowozie Narodowego Banku Polskiego znalazła się pszczoła. Przed nosem ochrony przemknęła do sortowni pieniędzy. Trafiają tutaj znaki pieniężne, które były już w obiegu i celem, w jakim tu przychodzą, jest przeprowadzenie ich kontroli i jakości. Podziemia banku skrywają wiele tajemnic. To tutaj znajduje się strzelnica, gdzie trenuje Straż Bankowa. Dni otwarte są dla nas bardzo ważnym dniem, ponieważ jest to ten dzień w roku, kiedy możemy pokazać to, co potrafimy. Są to bardzo widowiskowe elementy pokazu, gdyż jest to dużo strzałów, huków, dynamiki, jazdy samochodów. Nasz owad przez hol główny wleciał do Muzeum Numizmatycznego. Znajdują się tutaj również sztaby złota, czyli rezerwy Narodowego Banku Polskiego. Jest tego 103 tony. Jedna taka sztabka waży 12,5 kg, dobra na ćwiczenie bicepsu. Oddział okręgowy to miejsce, gdzie instytucje państwowe mają swoje rachunki bankowe. W trakcie dni otwartych tu na sali będą prezentowane wystawy. Będą pokazy liczenia banknotów i monet, rolowania, a także pokazy autentyczności banknotów. Po chwili pszczoła wpada na salę operacyjną, gdzie specjaliści inwestują rezerwy walutowe Polski. Dealing Room Narodowego Banku Polskiego wykonuje zadania związane z zarządzaniem rezerwami dewizowymi. Zajmujemy się wielomiliardowym portfelem, a pojedyncze operacje sięgają rzędu kilkuset milionów euro. Gabinet prezesa jest jednym z najpopularniejszych miejsc odwiedzanych podczas dni otwartych. Chcemy poprzez dni otwarte przybliżyć ludziom naszą instytucję, pokazać, jak przebiega proces przygotowywania środków płatniczych, obsługi. No, pokazujemy, mówiąc krótko, że jesteśmy ciekawą, dynamiczną i bliską społeczeństwu instytucją. Zapraszamy na dni otwarte do oddziałów okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Serdecznie zapraszamy do Narodowego Banku Polskiego. Całe rodziny z dziećmi. A co to ta pszczoła robi?